Cześć, dzisiaj zrobię dla Was krótką recenzję kostki. Nie wiem jakiej kostki. Kostki za 5 zł, chyba za 5 zł. Z jakiegoś kiosku, z zabawkami, chyba sklepu jakiegoś. Od razu zacznę od tego, że to nie jest mała kostka, bo ja bym takiej kostki w życiu nie kupił. I na samym początku mogę jeszcze jedno powiedzieć, że dla wszystkich, którzy chcą zacząć jakieś układanie kostki, to znacznie bardziej polecam kupić jakąkolwiek kostkę za 14 zł, najlepiej z magicznej kostki albo coś w tym stylu, niż kupować dziadostwo kartonowe za 15 zł, znaczy za 5, dlatego że no po prostu na tym się nie da w ogóle wykręcić żadnego czasu dobrego. Dobra, zaczynajmy od tego, że kostka jest trochę mniejsza. Czekajcie, spuszczę kamerę. Kostka jest minimalnie mniejsza, więc jest takie lepsze trochę wrażenie, że się układa na takiej znacznie lżejszej. Dobra, ale to nie do tego nawiązuje. Może nawiążę jeszcze do naklejek. Naklejki tutaj mają zupełnie dziwny układ kolorów. Tak, jak jest tutaj niebieski, standardowy niebieski, to tutaj mamy pomarańczowy na dole, naprzeciwko białego. Tutaj zamiast czerwonego mamy zielony, zamiast zielonego mamy żółty i za czerwony mamy za pomarańczowy mamy czerwony. Więc w ogóle kolory są tutaj do kitu. Więc jakbym miał taką kostkę zatrzymać, to bym zmienił naklejki. No teraz może powiem coś o tego, że tutaj kostka na pewno nie ma center capów i to jest taki karton, który, żeby obrócić jedną warstwą, to trzeba na 100% dokręcić inną ścianę, bo inaczej nie ruszymy w ogóle, się blokuje. A tak samo w sobie, nawet bez obrotu, to też tam z tyłu mi się tnie i w ogóle. Więc to taka krótka recenzja od kolegi. Nie wiem, nie będę porównał tutaj do takiej kostki, no bo w porównaniu do tego to nie ma szans żadnych. Porównam tutaj do Rubik's Cube'a, może to będzie chociaż jakieś szanse. Jak dla mnie, no to kostka, która chodzi tutaj, jest Rubik's Cube, to jest ekstra. Tego chyba nawet się nie da modować. O, pokażę Wam budowę. Budowa jak najbardziej pusta. Kompletnie. Tu jeszcze kawałki plastiku odstają. Tak wygląda narożnik jak od Rubik's Cube'a prawie. Z tym jednym wyjątkiem, że jest całkowicie pusty i tutaj nawet wystaje kawałek plastiku. Takie odlewki. Z drugiego to jest jeszcze gorzej. Chyba to będzie trzeba urwać jakoś. No dobra, potem. Pokażę Wam krzyżak. Krzyżak to jest masakra, tak samo jak cała ta kostka. Chociaż wygląda ładnie, ale to raczej nie jest krzyżak. Znaczy, no w sumie to jest, ale ja bym tego raczej tak nie przyjął. Złożę kostkę i zaraz będę kontynuował. Jak się wkłada, to w ogóle czasem zegnie się ta warstwa, więc trzeba uważać, żeby nie połamać kawałka klocka. No widzicie, teraz trzeba od dołu wklikać, żeby się nie zepsuło. Ja już pokażę, mój kolega chyba to w plecaku miał, to tutaj nawet się już wbiło, tak że tam był wgniecony plastik, o tak. Musiałem to wyjąć i naprostować. Ogólnie pożyczył mi ją po to, żebym ją nasmarował. O kurde, no widzicie? Nawet to jest taki lok, że nawet się nie chce przekręcić. Czasem trzeba w odwrotną stronę, bo po prostu już się zaciął. Zatnął. Dobra. A szkoda, mogłem nie składać. To nasmarujemy kostkę tak, żeby śmigała. Mamy nadzieję. Miejcie razem ze mną nadzieję, że w ogóle ta kostka będzie chodzić. Wow!
Nie spodziewałem się. Wylało się z drugiej strony. Fuck. Mam papier. No widzicie, tu są kartonowe naklejki, więc nawet mi się trochę dojechało. O! Widzicie? Przez środek przepłynęło. Myślałem. Nie no. W sumie można powiedzieć, że kostkę naprawdę przyspieszyło, ale i tak do układania się zbytnio nie nadaje. Prawdopodobnie trzeba będzie ją jeszcze trochę rozruszać. Ja je raczej nie zatrzymuję od siebie, przy sobie, bo szkoda by mi było na tym nakręcać. Widzisz? Widzicie raczej. Tu, no, cały czas się leje z niej. Ale w sumie teraz to można by było nawet coś na niej układać. Może by wykręcę na nim jakiś fajny czas. Nie, pomieszam kostkę. O ja cię. No dobra, jednak jak chcemy ruszać, to widzicie, w tą stronę już nie idzie. To trzeba naprawdę już tak rączkami układać nad garstkami. To chyba walnę sobie jakiegoś krótkiego solwa. No widzicie, wałek. O, mamy czerwony naprzeciwko zielonego. Jak to tak można? Ale obraca się warstwa, to już jest coś. Gdzie są te kolory? Ale w sumie, wiecie, chodzi kostka nawet gładziej niż Rubik chyba na początku. Oprócz tego, że się strasznie tnie, no to... No, widzicie? Oprócz tego, że kostka się tnie, to ona chodzi chyba gładziej normalnie niż mój Rubik. Rubik. No, widzicie, to już trzeba nad garstkami i w ogóle. No nie no, fajnie nawet chula. Postaram się ułożyć coś z tego. Wow. Jeszcze trochę tłusta. A jak miło, szóstka. Więc jak widzicie, kostka po rozchulaniu, oprócz tego, że się ścina, to nawet porównano. Tutaj jest czuć duży opór, a tutaj kostka to w ogóle nie wiem, jakim cudem ona się tak pięknie rusza. Fuck, naklejka mi przemokła. Wyczujmy. Nie, nie ma. Myślałem, że są centerkapy. A nie no, w sumie to wiecie, jakbyście mieli smar, mówię teraz do początkujących, jakbyście mieli smar, to może nawet poleciłbym wam tą kostkę na początek. A jak nie macie smaru, to lepiej kupcie sobie kostkę za 14 zł od magicznej kostki z firmy Magiczna Kostka. No bo bez smaru to wow, to w ogóle nie jest to samo. To bez smaru raczej to jest zupełnie inna kostka. Dobra, miałem nie przedłużać. No podsumowując, to kostka jest mniejsza. Tak samo wygodnie się układa, oprócz tego, że co chwilę łapie jakiegoś loka. Ściany się zacinają, ale jak ktoś chce zacząć... O, może jeszcze kondyt? Nie. Co ja próbuję? Klocek chyba mnie. No. Pół klocka w... No dobra, prawie pół klocka w jedną stronę. Dobra, podsumowując jeszcze raz. No to kostkę polecam, jeżeli macie smar. Jeżeli nie macie żadnego smaru, no to kostka wam się do niczego nie przyda. Tu sobie naprostuję ten niebieski. Więc chyba to tyle. Dobra. Tyle. Zapraszam na mój kanał, subskrybujcie, pokażcie, że jesteście. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Cześć.